Łukasz Kocur, witam Państwa i zapraszam na rozmowę Echo 24. Moimi Państwa gośćmi dzisiejszego wieczora są pan Tomasz Żarnecki, a także pani Małgorzata Kulik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Autorzy nowej wrocławskiej książki dla dzieci pod tytułem Głośne zniknięcie, niezłe ziółko. Powiedzmy na początku tak naprawdę, do kogo książka jest skierowana i co kryje się tak naprawdę pod tym tytułem, a potem mam nadzieję już przejdziemy do tego, co najważniejsze, czyli do samej treści. Więc jest to książka przeznaczona dla dzieci w wieku od 8 lat wzwyż. Jest to tak naprawdę podwójna książka, którą można czytać w nieskończoność, ponieważ w jednej książce są zawarte dwie historie, dwie kryminalne historie dla dzieci. To też świadczy o specyfice tego, w jaki sposób ci najmłodsi i nie tylko, miejmy nadzieję, mogą podejść do tego dzieła, no ale w warstwie tekstowej, bo Państwo przecież jesteście odpowiedzialni za tekst, za grafikę i za to wszystko, co widzimy. O czym tak naprawdę opowiadacie? Jaka historia jest tam ukryta? Więc tak naprawdę upleotliśmy dwie fabuły, które są, tak jak wspominaliśmy, kryminalne. Jednak są one pretekstem do tego, aby wytłumaczyć trudne pojęcia. W przypadku niezłego ziółka jest to pojęcie farmakon, które oznacza lekarstwo, a zarazem truciznę. W zależności od tego, w jakiej dawce się użyje tej substancji, może mieć zbawienny wpływ lub negatywny na organizm człowieka. Natomiast książka pod tytułem Głośne zniknięcie jest książką o dyrygowaniu hałasem i ciszą i tłumaczymy w niej pojęcie, trudne pojęcie, paradoks. Panie Tomaszu, to najlepszy sposób, żeby właśnie w dość specyficzny język i obrazek użyć, aby dotrzeć do świadomości młodego czytelnika, bo to także duża sztuka, prawda? Scenariusz pisze normalnie, pisze się tak jak dla dorosłych. Trzeba wbudować sobie tempo, podzielić, zainteresować, to nie może być nudne. Trzeba troszeczkę prostszych słów używać. Natomiast scenariusz pisze się identycznie jak dla dorosłych. Przewrotnie możemy zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie w książkach dla dorosłych, w tej poważnej literaturze widzimy zbyt duże nagromadzenie tych słów, jakbyśmy rozmawiali z dzieckiem, prawda? Mhm. A ta literatura często się cechuje właśnie takim fajnym językiem, który dociera do tych najmłodszych. Trzeba też specyficzny język dobierać, który byłby śmieszny. W książce pojawiają się huncwoty, w książce pojawiają się, Małgosiu, jeszcze jakie wyrazy? Łapserdaki, jakieś takie, no, wyszukane, powiedzmy, dosyć słownictwo jest. Z którymi często ci młodzi czytelnicy spotykają się pierwszy raz i to jest ta funkcja dydaktyczna, żeby tak naprawdę to wszystko w jedną całość, prawda, zlepić i zrozumieć tekst, który Państwo piszecie. A dydaktyki jest sporo tak naprawdę, chociaż nie mówimy o niej tak wprost i oczywiście nie nazywając rzeczy po imieniu. W niezłym ziółku już sam tytuł jest taki, że główny bohater jest dosyć podejrzaną osobą i jest to wokół niego osnuta ta opowieść i on wydaje się niezłym ziółkiem, ale on też zajmuje się zbieraniem ziół, więc do końca nie wiadomo, czy chodzi nam o niezłe ziółko jako przysłowiowe niezłe ziółko, czy niezłe ziółko jako ten farmakon, który może być trucizną i może być lekarstwem jednocześnie. Staramy się czytelników młodych też oswajać z metaforą, z tym, że za słowami kryją się znaczenia. Książka jest ilustrowana i bardzo współpracuje z obrazem, więc jakby chcieliśmy uczulić młodego czytelnika na to, że osobnym językiem tak naprawdę jest przekaz wizualny, a osobny ten werbalny. I ta książka służy zarówno do czytania, jak i do oglądania, bo tekst i obraz się wzajemnie uzupełniają. Tekst i obraz, jeszcze dużo jest powiedziane również o muzyce, jeżeli popatrzymy na tą część Głośne zniknięcie, prawda? To jest tak, że rzeczywiście tą onomatopeją Państwo dużo operujecie w warstwie tekstowej? Czy może samo onomatopeją niekoniecznie? Choć tak, wyrazy onomatopeiczne też się zdarzają, jednak są one też wplecione w obraz. To tak czytamy również, jeżeli popatrzymy na opis Państwa książki, że są raz to, co Pani powiedziała, Pani Małgorzata, te niebanalne ilustracje. Tekst również niepokorny, bo tak go Państwo nazywacie. No ale chciałbym teraz zapytać jeszcze o samo wydawnictwo. Już za chwilkę, mam nadzieję, oczywiście powrócimy raz jeszcze do książki. Niezależne wydawnictwo, stworzone przez przyjaciół, to
także jest swego rodzaju ewenement, jeżeli popatrzymy na rynek księgarski w ogóle, prawda, w naszym kraju. Mówimy o wydawnictwie Kocur Bury. Czy Państwo możecie nam powiedzieć jeszcze tą ukrytą historię? Jak dochodzi do tego typu rzeczy, że spotykają się miłośnicy, którzy z literaturą być może obcują na co dzień, no i chcą dać więcej coś od siebie, czyli co, tworzą własne wydawnictwo? No tak, to była wspaniała sprawa, ponieważ z Tomkiem najpierw wymyśliliśmy Niezłe Ziółko i to była pierwsza nasza historia. I szukaliśmy wydawcy. Bardzo wiele wydawnictw nam odmówiło, natomiast Kocur Bury, młode łódzkie wydawnictwo, które no w zasadzie jest nastawione zupełnie na eksperyment i na artystyczną książkę dziecięcą, zdecydowało się, że tak, że jasne, że to jest świetna historia, że podobnie myślimy. Podobały im się ilustracje. Ale postawiły warunek. Tak, postawiły warunek, że... Mamy zrobić drugą książkę, ponieważ ta jest za cienka. Poszerzyć historię, która istnieje. Więc jakby był to bodziec do tego, żeby stworzyć głośne zniknięcie. I tak pojawiła się druga historia i w ten sposób książka stała się odwracana w nieskończoność, bo powstały dwie historie i trzeba było coś do tego wymyślić, żeby to miało sens. To dobrze, że od siebie wymagamy w takim razie, Państwo na poziomie tego, żeby dopiąć to wszystko technicznie rozmawialiście, prawda? Bo przecież tam też mamy do czynienia z grupą tak naprawdę przyjaciół, którzy w pierwszej linii z pewnością chcieli zrobić coś dla tych najmłodszych, a nawet może i dla samych dzieci, prawda? Kiedy popatrzymy na historię tego dość specyficznego wydawnictwa. Sama książka i może inaczej zapytam Państwa, co tak naprawdę dzisiaj według Was głównie cechuje tą literaturę dziecięcą? Czy możemy ją w ogóle jakoś skategoryzować? Czy mamy gatunek literatury dziecięcej? No chyba właśnie nie. I co możemy do tego zaliczyć tak naprawdę? Jak to się według Państwa przez wiele lat zmieniało? Bo pisząc do tak trudnego czytelnika, jakim są z pewnością dzieci, no to jakimiś kanonami musicie Państwo jednak operować, prawda? Oj, czy istnieje jakiś kanon? Myślę, że nie istnieje. Jest tak dużo teraz na rynku wydawniczym, nomen omen, ciekawych pozycji i tylu ludzi zdolnych tworzy książki, że naprawdę nie sposób tego w żaden sposób zakwalifikować. Jest wielka dowolność. Może myśmy się zajęli też ilustracją dziecięcą, czy książką ilustrowaną generalnie, ze względu, że bardzo bliski jest nam język wizualny i tak jak mówiłam, ta relacja słowa i obrazu. I no, jeżeli chodzi o czytelnika dorosłego, wciąż jakby chyba on jest niewykształcony, jeszcze nie jest może gotowy na to, że czytelnik dorosły, żeby takie przekazy tak silnie nasycone ilustracjami czytać. Ale my uderzamy za chwilę, powiemy właśnie o tym, że będzie za chwilę nowa książka i uderzamy w ciut starszego czytelnika, może czy też dorosłego między innymi, bo dorośli dają nam sygnały, że podobają im się te książki, chcą je czytać. Przygotowujemy razem z Kocurem Burym w lutym, około lutego, właśnie kończymy w tej chwili. Nazywa się to Chore Historie. Jest to książka o największych epidemiach, jakie były w historii ludzkości, o dżumie, o trądzie. Ale opowiadamy najciekawsze, wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze historie, które dotyczą anegdoty, powiastki kulturowe, jakieś takie najciekawsze smaczki kulturowe. To niesamowite kompendium nam się szykuje tak naprawdę. Tak, to był pretekst. Tak naprawdę choroby były pretekstem do tego, żeby opowiedzieć historię. Historię po prostu, dzieje kultury. Z perspektywy europejskiej proszę zdradzić szczegóły, skoro oczekujemy. Zdarzają się elementy spoza Europy. Tak. Szukaliśmy... Tak, jedną z tym tropem kolonizatorów, prawda, tego, co tutaj się działo w Europie. To. Szukaliśmy. Są takie tropy typu bardzo egzotyczne na szczęście, na nieszczęście choroby, bo to nie można powiedzieć, że choroba jest szczęściem, ale szczęście dla twórców. Ebola jest typowo afrykańską chorobą na przykład, która jest w tej książce i opisujemy, no powiedzmy, w miarę śmieszne historie, co tam się działo. Staramy się, żeby to było radośnie i lekko też napisane.
No to cała sztuka literatury, żeby na te trudne tematy, prawda, związane z bólem, cierpieniem, mówiąc wprost, człowieka popatrzeć właśnie z dystansu i w taki sposób, z którego jeszcze możemy się coś nauczyć, a jakieś wątki polskie, kończąc temat tej nowej książki, przechodząc za chwilkę do tego, pojawią się również w Państwa dziełach? Tak. Czy nawet nasz lokalnie, czy możemy popatrzeć na Dolny Śląsk? Pojawią się. No lokalnie może niekoniecznie. Lokalnie chyba niekoniecznie udało nam się znaleźć. Ale polskie są. Taką typowo polską chorobą, jaką nam się udało, i ona jest, to jest tyfus w sumie. Plamisty. Tyfus plamisty. Będzie tam o wejglu, który tak naprawdę później dużo jest. Jest o Irenie Sendlerowej, ale jest też i o Chopinie, związanym z gruźlicą bardzo mocno, bo w każdej, prawie w każdej chorobie pisujemy kogoś znanego, kto zmarł na to. I ta osoba z zagrobu wypowiada się w formie pierwszoosobowej. Świetna konwencja tak naprawdę. Też dziękujemy Państwu przy okazji za te informacje, bo popatrzeć na te osoby, o których Państwo powiedzieliście z innej perspektywy, jak się okazuje z perspektywy choroby, no to rzeczywiście fajny też powrót do przeszłości, żeby raz jeszcze przeżyć tę historię. Ale ja chciałbym powrócić jednak do najmłodszych, bowiem muszę dopytać Państwa jeszcze o ten klucz do tego, czy to jest sztuka, proszę Państwa, poruszać tak naprawdę wyobraźnię dzieci, najmłodszych czytelników, tworząc właśnie tego typu postaci, takich bohaterów, prawda? Jak to wygląda od strony warsztatu, proszę powiedzieć? Bo zadanie jest też dydaktyczne, ja może tak powinienem zapytać, prawda? Jest dużo dydaktyki i to też chcemy zawsze przypisać taką łatkę literaturze dziecięcej i dobrze. Tak, z tym, że u nas ta dydaktyka to nie jest smrodek dydaktyczny, bo w naszej książce raczej nie chodziło o to, żeby kogoś pouczać. My jesteśmy fascynatami tak naprawdę takiej literatury i generalnie sztuki eksperymentalnej, więc jakby bliskie nam były bardziej takie zrobienie sobie zadania, tak słynna grupa MIPO, która był warsztat literatury potencjalnej i oni po prostu zadawali sobie celowo różne ograniczenia językowe lub korzystali z matematycznych algorytmów. Czyli gra słów tutaj rozumiem bardzo mocno. Tak, oczywiście tutaj wykorzystujemy homonimy, oksymorony. O których nie mówimy. Tak. Nie mówimy, że to się tak nazywa, bo to jeszcze nie ten etap czytelnika. Czytelnik, jak się zainteresuje, to się sam dowie. I o to chodzi, żeby sięgał dalej i zachęcić do czytania. I opowiadamy też o rzeczach niemożliwych, tak naprawdę. W cudzysłowie niemożliwych. Typu dyrygowanie ciszą. W muzyce eksperymentalnej takie rzeczy już były. I my jakby poprzez tą bajkę już mówimy, delikatnie zapowiadamy młodym czytelnikom, że są takie dziwactwa w muzyce współczesnej. Opowiadamy to w formie bajki, jest to opowiastka jakaś, ale czytelnik już się spotyka, że można dyrygować ciszą. Umysł się otwiera, to pojawia się chłonność i tak mamy nadzieję na to, że w przyszłości po prostu taka osoba, która będzie miała do czynienia z takimi pojęciami, na przykład jak abstrakcja, nie będzie zszokowana, nie będzie to dla niej jakaś rzecz nie do przeskoczenia umysłowo. Tego jakby to była ta droga, żeby oswoić młodego człowieka z czymś takim. Nie musimy tego nazywać. No, to jest czytelnik młody, jest kiedyś to, z wiekiem dojdziesz, to się tak nazywa. Panie Tomaszu, bo z pewnością Pan zaintrygował naszych telewidzów tym stwierdzeniem, kiedy mówimy tak naprawdę w kategorii dyrygowania ciszy, to jest w warstwie fabularnej właśnie tej książki. Czy możemy tą fabułę przybliżyć, bo tam jest ten wątek tego Allegro. Kawałek tylko, dobrze, żeby dziękuję. Nie zdradzać. Żeby tak, nie zdradzać. Główny bohater nazywa się Allegro i to właśnie też między innymi po to, żeby powiedzieć młodemu czytelnikowi, że to nie jest tylko portal internetowy, bo to tak naprawdę ma inne znaczenie. Mamy słowniczek zrobiony, gdzie na końcu jest wytłumaczone, co to jest Allegro. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to się dowie. Jest podejrzenie, ponieważ nasz główny dyrygent, pan Allegro, ma wielką moc przemieniania hałasu w muzykę przyjemną, co też jest nawiązanie do muzyki współczesnej, że to może być bardzo przyjemne. Jednak co się wydaje kakofonią dźwięku i on znika. Jest podejrzanie, że on jest porwany. Pojawia się tajemnicze auto, które mogło uprowadzić. Są podejrzenia i są pościgi po kluczu wiolinowym. Auta ścigają się. Nie został porwany. Co się stało, nie powiemy. Sytuacja kończy się szczęśliwie.
pojawiają się policjanci. Wszystko jest bardzo dobrze. Podejrzenia były niesłuszne, było coś zasłyszane, coś usłyszane, coś przeinaczone, coś się komuś wydawało. I to jest kolejne, że jak coś usłyszymy, to nie znaczy wcale, że tak musi być, bo nam się może wydawać inaczej. To świetne wyjście tak naprawdę do tego, aby rozpocząć tą dyskusję też na takim wyższym poziomie. Właśnie to, co Państwo powiedzieliście podczas rozmowy, na znaczenie dźwięku, słów, prawda, tego, czym operujecie. Chciałbym jeszcze Państwa zapytać, czy kiedy tak naprawdę pracowaliście nad tą książką, to sami uważacie, że ta literatura dla dzieci jest mniej wartościowa artystycznie, patrząc na literaturę dla dorosłych? Absolutnie nie. To są często bardzo formy interesujące, bardziej odważne nawet niż te, które się pojawiają, jeżeli chodzi o samą formę książki i książkę jako przedmiot, jako medium, niż właśnie literatura czy książka dla dorosłych. I dlatego wspominając jeszcze raz o Kocurze Burym, to pragnę podkreślić, że jest to wydawnictwo pod tym względem specyficzne, niesamowite i warto przyjrzeć się innym publikacjom tego wydawnictwa tak naprawdę, bo są to osoby otwarte na eksperyment i taką artystyczną wizję książki dziecięcej. Nie pytam Państwa tak przypadkowo właśnie o te rzeczy, bo pomyślałem sobie, że korzystając z Państwa obecności, obalilibyśmy również kilka mitów dotyczących właśnie tej literatury dziecięcej. No, kiedy popatrzymy przecież na język Brzechwy, Tuwima, niesamowicie obrazowy, prawda? Ile by można tak naprawdę powiedzieć o tych samych dwóch autorach i to jest tak, że możemy również według Państwa na przykład uznać ich za takich... Za jaki wyznacznik tej literatury dziecięcej? To co, w jaki sposób Jasne, bawili się językiem? Jeżeli sobie my przypomnimy, dorośli, to każdy z nas ma jakąś książkę z dzieciństwa, którą pamięta. Wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek czytał książki, czy mama czytała, czy tata czytał, czy później samemu się czytało, to jakieś książki w nas zostały. Każdy ma swoje ulubione. I to znaczy, że te książki były po coś. Bo skoro zostały, to znaczy, że to była literatura dobra dla dzieci. Czasy się zmieniły, teraz się robi troszeczkę inne, teraz się robi, jest moda na książki edukacyjne, dużo się książek edukacyjnych robi, dużo ilustrowanych książek się robi. Interaktywnych. Właśnie, ale czy cały czas, tak jak popatrzymy na twórczość Tuwima i Brzechwy na przykład, w dwudziestoleciu międzywojennym, bo wtedy pokazywali niesamowicie za pomocą słów, jak można połączyć te trudne pojęcia dla dziecka ze zwykłymi przedmiotami, prawda? I czy rzeczywiście tą sztukę musicie Państwo też cały czas jakby no, mieć pod kontrolą, nawet pisząc tego typu teksty, prawda? Chyba o tym się nie myśli nie, tak naprawdę. Ja przynajmniej ja nie wiem, czy mogło się myśli się o tym, żeby to w ten sposób. Po prostu się to pisze i to pisze się. Po prostu. Tylko trzeba potraktować dzieci jako tak jak dorosłych. Nie traktować ich jako gorszą kategorię kogoś. Nie no, ten warsztat jest bardzo ważny. Ja myślę, że nawet tutaj my jesteśmy o wiele bardziej wyczuleni, sądzę, na te słowa. Każdy ma swój ciężar. Tego tekstu jest niewiele, więc każde słowo coś znaczy. To jest rodzaj takiej inżynierii słownej, werbalnej. I sądzę, że dla dzieci, dla młodego czytelnika, młodego człowieka, nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że trudniej się pisze niż dla człowieka, który jest dorosły, bo operujemy na podobnym poziomie też pojęcia o świecie. Jeżeli piszemy do rówieśników, to możemy się spodziewać, że nasz odbiorca będzie operował podobnym kodem. Natomiast dziecko niekoniecznie. Ale zarazem, tak jak Tomek mówimy, nie możemy zejść, nie możemy być naiwni w tym, co mówimy. Też nie chcemy stworzyć takiej sytuacji, żeby młody czytelnik nie chciał nas czytać ze względu na to, że wyczuje fałsz, że wyczuje, że chcemy go oszukać albo potraktować go no, po prostu jak kogoś, kto czegoś do końca nie rozumie. Nie o to zupełnie chodzi. To może być również tak, Pani Małgorzato, że w konsekwencji, kiedy popatrzymy na Państwa ciężką pracę, jeżeli w ogóle popatrzymy na pracę pisarzy, to gdzieś za tym wszystkim kryje się coś może, czego sami Państwo nie jesteście świadomi, żeby w konsekwencji tak naprawdę zachęcać w ogóle do czytania. Choć dla Państwa to może być oczywiste, prawda? Na przykład bohater Niezłego Ziółka, główny bohater, jest pisarzem.
I tak naprawdę cała narracja zaczyna się od tego, że przeprowadza się do nowego domu i pragnie ciszy i pracować w spokoju, aby pisać swoją książkę. Jednak nagle tajemnicze hałasy które, i złowrogie słowa, które są homonimami, jak ząbek, klepsydra, paluszki, Szwajcar, niepokoją go i on podejrzewa jednego z mieszkańców, współlokatorów o to, że jest mordercą. I tak się historia zaczyna. Ale wrócimy do tego, że bardzo lubimy my się bawić i że tak powiem wkładamy nasze zabawy, które odkrywamy dla dzieci i w niezłym ziółku, ale też w głośnym zniknięciu pokazujemy wizualne kaczko-zające. Tak, takie zagadki wizualne. Tak jest, że kiedy z jednej strony się spojrzy, to jest kaczka, ale jak się człowiek przyjrzy na tym samym obrazku, to z tej kaczki robi się zając. Tą książkę można oglądać na tysiące sposobów. To jest na przykład wizualny odpowiednik paradoksu, ponieważ nie możemy zobaczyć zarówno kaczko-zająca. Widzimy albo tryb kaczki, albo tryb zająca. No i właśnie to cechuje również to państwa, państwa książkę, że wtedy dziecko ma niesamowite pole tak naprawdę do własnej interpretacji to raz i dwa, również do zabawy z tą książką, prawda? My próbujemy robić książki na wielu płaszczyznach, żeby dzieci mogły obserwować właśnie albo sobie kaczko zający, albo treści, albo próbujemy też im przemycać jakieś treści, które są nam w miarę bliskie. Oczywiście w bardzo prosty sposób. Próbujemy wywoływać emocje, dlatego powiemy tylko, że w niezłym ziółku niestety pies ginie. I on musi zginąć, dlatego żeby wywołać emocje, bo były zarzuty, że ten pies zginął niestety i że to jest takie okropne. Ale emocje pozostają, więc pies musiał zginąć. Tak, ale też chodzi o to, żeby nie kreować takiej cukierkowej wizji rzeczywistości, bo przecież zwierzęta, istoty żywe generalnie umierają. I to jest kolejny jakby taki asumpt do tego, żeby zapoznać czytelnika z jakimś tam rodzajem prawdy o świecie. Po prostu. Bardzo Państwu dziękujemy za te informacje, ale na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze dopytać o to, gdzie tą książkę można nabyć tak naprawdę. Wrocławskie Dolnośląskie Księgarnie? Tak, na pewno pod arkadami, na pewno w tajnych kompletach, na pewno w Księgarni Hiszpańskiej i prawdopodobnie w Księgarni Autorskiej na Placu Grunwaldzkim, z tego co wiemy. No i na stronie wydawnictwa Kocur Bury, do czego bardzo zachęcamy, do zapoznania się z ofertą i z innymi wspaniałymi, edukacyjnymi, artystycznymi książkami tego wydawnictwa, bo jest to wydawnictwo, które na pewno jest warte uwagi. Jak sami autorzy, drodzy Państwo, potwierdzili, dwie zagadkowe opowieści z zaskakującą puentą, reszta jest po prostu do czytania. Tak jest. Tomasz Arnecki, Małgorzata Kulik. Autorzy książki pod tytułem Głośne zniknięcie, niezłe ziółko byli moimi Państwa gośćmi. Dziękujemy Państwu za przybycie do studia. Dziękujemy. Dziękuję. I to wszystko w tej rozmowie. Echo 24. Do zobaczenia.